Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a oto jest drugi odcinek z draftu i dzisiaj kończymy draft offline. Został mi tylko jeden mecz, a w sumie to zanim do niego przejdziemy, o Porto, ktoś ciekawszy w końcu, może być ciekawsze spotkanie, jak i tak myślę, że na tym poziomie trudności większych problemów nie będzie. Tutaj wygrana 9-1 przeciwko, nie pamiętam jak się oni nazywali nawet. Zobaczymy jak pójdzie ostatni mecz, jaka będzie nagroda za draft offline. Tak więc zaczynamy to spotkanie. Przeciwko FC Porto, Casillas na bramce, czy będzie trudno go pokonać? Zobaczymy. Korona, o i Porto niech biały zagra. Okej, zaczynamy. Już Ronaldo, blisko bramki, Ronaldo strzału broni Iker Casillas. Jednak, ale Porto stwarza mały problem. Widać, że zachowują się troszeczkę inaczej niż poprzedni przeciwnicy, jednak i tak myślę, że poniosą klęskę. David Silva z rzutu rożnego do środkowania, strzał z główki, broni obrońca, no nieźle. I mamy piłkę, David, nie, kto teraz uderzał, nie wiem kto teraz uderzał, ale kolejny rzut rożny, Isco uderzał, okej. Kolejny rzut rożny, znowu David Silva z rożnego i teraz łazo chyba, chociaż może nie, o jednak tak. Laporte, do Busquetsa, Busquets, do Rado. Ronaldo, właśnie tego mi było trzeba, jakoś zawodnika, który będzie w stanie uderzyć z większej odległości, ale zablokowany strzał Cristiano Ronaldo. Jednak jesteśmy cały czas w posiadaniu piłki, Isco, do Ronaldo, Ronaldo, do Garcia, Garcia, do Aduriza, Aduriz w polu karnym, Aduriz strzał, Aduriz, rzut rożny kolejny. No teraz naciskamy na bramkę Porto, ale bramki cały czas zdobyć nie możemy i łapie Iker Casillas. Do Rado, do Aduriza, Aduriz strzał, znowu Iker Casillas, znowu rzut rożny. No prawie 20 minut minęło, my cały czas jesteśmy bez bramki. W poprzednich meczach to się jeszcze nie zdarzało i teraz strzał z główki. Znowu Casillas, co za Casillas, chyba sobie zbuduje skład z Ligi Portugalskiej. Ej, to nie jest zła myśl, żeby skład z Ligi Portugalskiej sobie zbudować. Jako taki drugi. To nie jest złe, to nie jest złe. To jest do przemyślenia. Żeby Casillas tam mieć, jeśli on ma tak bronić jak tu, no to nieźle. I David Silva, jeszcze raz dośrodkowanie, oj teraz za słabe. Jest Xavi Garcia, do Busquetsa, Sergio Busquets. Busquets do Isco, Isco strzał, Isco obok bramki. O nie, Tejo, Christian Tejo, nie trafia, ale Porto jest trudne. Ej, to mi się podoba w końcu. Ktoś sprawia mi jakieś problemy, no dobra, może aż takie problemy nie sprawiałem, bo nie potrafię trafić i w sumie ja miałem więcej strzałów i okazji już, chociaż no Casillas wszystko bronił, ale przynajmniej tak bramek nie strzelam dużo jak w poprzednich meczach i aż tak mi się to nie nudzi, nie, dzięki temu. Xavi Garcia z daleka spróbujemy, za słabo, o nie, słabe to było. Ronaldo, 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 Ronaldo w polu karnym, ale no, autobus ustawili. Ale Ronaldo i tak oddał strzał, jednak niecelny niestety. Zbliża się końcówka pierwszej połowy. My nadal mamy 0-0. Ej, musimy coś strzelić, bo ja naprawdę chcę wygrać ten draft, chcę tu dostać jak najlepszą cenę, chociażby jeden, jak najlepszą nagrodę. Chociażby 1-0 wygrać, ale wygrać. Aduriz, Aduriz strzał, jest w końcu bramka, bramka do szatni. Aduriz, 1-0 prowadzimy w końcu. Asysta Davida Silvy, oh yeah. No, i tak ma być. Tak z 2-3-0 możemy wygrać. Nie za duży wynik, ale pewna wygrana, prawda? Żeby się nie martwić w końcówce, że możemy stracić jedną bramkę i zremisować. Właśnie nie wiem, co jest w przypadku remisu w drafcie. Czy zalicza, nie wiem, jako remis, że nie wygrałem, po prostu może nie wygrałem po raz czwarty. Czy może zalicza to w ten sposób, że co? Że dogrywka jest? O, może coś takiego? Nie wiem, może tak tryb pucharu bardziej. Nie jest, nie wiem, nie chcę sprawdzać też, a to jest koniec pierwszej połowy. 1-0 prowadzimy, no i mam nadzieję, że w drugiej połowie strzelimy kolejne bramki. Porto miało większe posiadanie piłki minimalnie, widzieliście? Isco, Isco wbiega w pole karne, Isco, Isco strzał, Isco bramka, 2-0, szybkie 2-0, od razu na początku drugiej połowy. Ronaldo, Ronaldo, nic z tego, dobitka, gola nie ma, nie trafia Sergio Busquets. Podanie do Ronaldo, Cristiano Ronaldo, jeśli wbije 3-0, to ten mecz już zakończy. Cristiano Ronaldo w polu karnym, Ronaldo, 3-0, no i jest Ronaldo z bramką. Już myślałem, że to będzie mecz bez bramki Cristiano Ronaldo, ale jednak we wszystkich poprzednich chyba zdobywał hat-tryka zawsze, a tutaj dopiero jedna bramka.
Christian Tejo, niedobrze w naszym polu karnym. Podaje strzał, ale słaby strzał z lewej nogi w wykonaniu jakiegoś czarnoskórego piłkarza. Nie wiem, kto to był, nie przeczytałem nazwiska piłkarzy Porto. Niestety wielu nie znam, ale teraz jest szansa na kontrę, podanie do Ronaldo, ale jednak trochę niedokładne, ale jest Cristiano Ronaldo już w polu karnym. Ronaldo strzał, Ronaldo, bramka 4-0. Niewiele czasu już do końca, chyba to wygraliśmy już na pewno. Podanie do Dawida Silwy, Dawid Silva dośrodkowanie, ale zablokowany będzie rzut rożny. Ronaldo, pokazywany jest zmiana w zespole Porto. Powtórka bramki Ronaldo, ale dobra, już nie oglądajmy, wszyscy widzieliśmy tą bramkę. Dawid Silva, dośrodkowanie z rzutu rożnego. No niestety, Casillas zdjął piłkę z głowy Ronaldo, ale jest Isco. Isco ma miejsce, Isco uderza, ale w obrońce niestety nie wzniosła się ta piłka na odpowiednią wysokość. Podaję do Busquetsa. Busquets jeszcze do Ronaldo, i trochę za bardzo na skrzydło go to ściągnęło, ale oj, błąd Cristiano, ale rzut rożny. Czy Ronaldo jeszcze pójdzie po hat-tryka, to była dobra okazja, tylko coś nie pykło mu. Dawid Silva ponownie dośrodkowanie. Strzał z główki, ale tutaj sobie przeszkodzili Ronaldo i ktoś jeszcze, ale jest rzut karny, Ogromna szansa na hat-tryka Ronaldo, zobaczymy czy go zdobędzie. Cristiano Ronaldo kontra Iker Casillas. Cristiano Ronaldo rozpędza się, uderza i bramkę zdobywa Casillas, nawet się nie ruszył. 5-0 Ronaldo z hat-trykiem. No i zaraz koniec meczu. Zaraz się okaże, jaka nagroda nas czeka za draft online. Jakieś paczki? Liczę właśnie na jakieś paczki. A w paczce? Cristiano Ronaldo oczywiście, nie no. No zobaczymy. Zobaczymy co wpadnie. Już to przewińmy po prostu. Ronaldo pewnie za wynikiem meczu. Bo jak żeby inaczej. Oczywiście, przechodzimy dalej. 861 monet dostajemy. Ale to jest co? To już moja nagroda, że tam plus 100 więcej monet? Chyba nie. Chyba nie. Przechodzimy dalej. I są 4 wygrane. I odbierz nagrodę. I złota paczka zawodników i złota paczka premium. Okej. To jest ta paczka za 5000 i za 7. Świetnie, patrzcie. Za 7,5. Nie? Świetne. I otwieram pierwszą, tą za 5000. Z Griezmannem na czele. I trafiamy gówno. Diego. Jak grał jeszcze w Atletico, bo w Wolfsburg był spoko. Jak gra w Fenerbahce, już taki spoko nie jest. Zresztą 79 euro, to już są, mówi samo za siebie. Ale McGiddy. Nie. Ej, a to jest paczki zawodników są. O, duplikat. Ile jest warty? Gdzie jest wystaw na licytację? Tu jest porównaj cenę. 1500, o, tysiaczek. Uuu, nie za wiele warty jest. Uuu, 850, albo to nie jest wyjątkowa karta. Dobra, ale sprzedajmy go za 550, 850, 600, 850, coś takiego, spróbujemy. Bo i tak już go mam, no to wiecie. A to są paczki zawodników, wiecie, faktycznie. Myślałem, że takie normalne. To są paczki z samych zawodników. To bardzo, bardzo fajnie. McGiddy może być trochę warty. W sumie jako, że buduje ligę włoską. Chyba, że tą ligę portugalską się spróbuję. Ale nie, chyba nie ma sensu na razie. Liga Portuguesa jest tu gdzieś? Nie, nawet nikogo nie trafiłem. Spróbuję ich posprzedawać. Wstawię ich na licytację. Zaraz otworzymy kolejną paczkę i potem przejdziemy chyba jeszcze do... Nie wiem, czy dostałem ten żeton? Zaraz zobaczymy. Dobra, ostatni zawodnik wystawiony. Więc, otwórzmy kolejną paczkę. Tu też sami zawodnicy, nie? A nie, to jest ta zwykła. A, tamta była złota paczka zawodników, to jest ta zwykła, ale są 3 rzadkie. Zobaczymy, co nam wpadnie. I jest to... gówno. Marin. Ale tu wyszedł tą najlepszą? Oby nie, chyba tak. Chyba tak, kontrakty wyjątkowe, no niestety... Lipa straszna, czy Rolando ma 39 tempa, tylko wow. Ile on jest warty? Pewnie nic teraz, nie? O, oczywiście, nie za wiele. Wystawmy go za tyle po prostu, bo... bramkarz z ligą na początek nie byłby zły. Ile on może być warty? Sprzedaje się. Nie bardzo się sprzedaje, no to za tyle leci. I z ligi tureckiej jeszcze Marin. Też pewnie nie za wiele warty, no nie? Oczywiście. Można spróbować... Nie, no nie ma sensu zwiększyć jego ceny. Niech idzie za tyle.
Hej, karty takie, słaba paczka, słaba, naprawdę. Nic przydatnego. Z tamtej było przynajmniej chyba trzech zawodników z Ligi Włoskiej. Dobra, wszystkie karty do klubu. I tyle. Stać mi jeszcze na paczkę, ale no wiecie, nic nie zrobię z tym. Dobra. Nie mamy żetonów. Czekam teraz, jak gra w tam. Muszę sobie kupić chyba. Aha. Okej, okay, to czy jednak muszę zbierać 15 tysięcy, żeby zagrać drafta online? No to sobie dzisiaj składu nie zbudujemy online. Coś się sprzedało już? Szybko. Co się tam sprzedało? Nie mam porywających zawodników na liście transferowej, ale chyba coś się sprzedało z tego, co wystawiłem. O, Destilio się sprzedał i Taylor. Szybko poszli. Czyżbym za tanie ich wystawił? Może. Ale przynajmniej trochę już zarobiłem. Jesteśmy na dobrej drodze zbierania końców na draft online. Tak więc jak uzbieram czy coś takiego, ale najpierw chciałem w ogóle skład sobie zbudować normalny w Ultimate Team, więc z draftem trochę poczekamy, skoro nie mam żetonów żadnych za wygrania, nic, no to wiecie, trochę sobie poczekamy. A do draftu offline też tyle samo kosztuje żeton, bo nie zwróciłem uwagi, też 15 tysięcy. Do offline moim zdaniem powinien być tańszy, ale okej, nagroda nie była zła, tylko w paczkach nic nie wpadło ciekawego. No ale dobra, może innym razem. A teraz dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia już wkrótce. Może z Ultimate Team, jak zbuduję jakiś składzik, rozpoczniemy ligę 10 i coś pogramy. Pozdrawiam, cześć.